30 dni bez diety poselskiej w Parlamencie Europejskim i 10 dni zawieszenia w działalności poselskiej. Janusz Korwin-Mikke został ukarany za obraźliwe uwagi na temat kobiet. Na początku marca podczas debaty Parlamentu Europejskiego powiedział, że kobiety muszą zarabiać mniej, bo są słabsze, mniejsze i mniej inteligentne. Zawieszenie nie obejmuje jednak prawa do głosowania. Korwin-Mikke ma też zakaz reprezentowania Parlamentu Europejskiego w jakichkolwiek delegacjach parlamentarnych i konferencjach przez najbliższy rok. Narodowa Służba Ochrony w miejsce Biura Ochrony Rządu. Projekt nowej ustawy o BOR będzie gotowy do końca tygodnia. Jednostka ma uzyskać prawo do czynności operacyjno-rozpoznawczych, zmniejszone mają być zadania BOR za granicą, a rozszerzone w kraju. Zdaniem MSWiA przebudowa i reorganizacja BOR ma pozwolić na odbudowę etosu tej służby oraz umożliwić jej skupienie się na najważniejszych zadaniach. Okres składania ofert na dostawy śmigłowców dla polskiej armii przedłużony do 27 marca. Zdaniem Ministerstwa Obrony Narodowej zmiana nie wpłynie na termin przekazania maszyn. Pierwotnie ostateczny termin miał upłynąć w poniedziałek. Przedłużono go na wniosek jednego z oferentów. MON chce kupić 8 śmigłowców zdolnych do prowadzenia przez wojska specjalne misji poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych oraz 8 maszyn przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych z jednoczesną zdolnością do prowadzenia misji ratowniczych na morzu. Kandydat na prezydenta Francji, François Fillon, z zarzutami. Chodzi o sprzeniewierzenie środków publicznych poprzez fikcyjne zatrudnianie rodziny z budżetu parlamentu. Penelope Fillon miała zarobić ponad 830 tysięcy euro za wieloletnią pracę jako asystentka parlamentarna męża, a potem jego następcy. Na rzeczywiste świadczenie tej pracy nie ma dowodów. Potem poinformowano, że na podobnej zasadzie zatrudnione były dzieci Fillon. Sprawa poważnie zaszkodziła kandydatowi prawicy i osłabiła jego szanse na prezydenturę. Pracodawca może zakazać noszenia symboli religijnych w pracy. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sędziowie wydali wspólny wyrok w sprawie dwóch kobiet, Belgijki i Francuzki, które zostały zwolnione po tym, jak odmówiły zdjęcia w pracy muzułmańskich chust zasłaniających głowę i piersi. Zdaniem Trybunału nie może być mowy o żadnej formie prześladowania, jeśli wewnętrzne przepisy przedsiębiorstwa zabraniają noszenia symboli religijnych, a także takich, które świadczą o przynależności politycznej lub o orientacji dotyczącej poglądów.